Cześć, dzisiaj zapraszam Was na film, w którym pokażę Wam dokładnie ten właśnie wygodny fotel, na którym mam przyjemność siedzieć. Jest to Endorphy Scream Onyx White, czyli jeden z topowych foteli w ofercie tego właśnie producenta. Dokładne ceny i dostępne kolory sprawdzicie sobie w linkach w opisie filmu. Na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę i zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy. Zacznijmy od podstaw. Fotel otrzymujemy w dużym kartonie. W zestawie znajdziemy narzędzie i śruby montażowe, w tym po zapasowej śrubie. Więc bardzo miło ze strony producenta. Nie zabrakło instrukcji, a moją uwagę zwróciły bardzo fajne zaślepki, ponieważ mocowane magnetycznie. Więc jest to nowość w porównaniu z innymi fotelami. Mechanizm multilock zapewnia wiele funkcji, a podstawa fotela jest metalowa. Kółka mają średnicę 60 mm i są wykonane z nylonu. Dzięki czemu nie musimy się martwić o naszą podłogę, ponieważ takie kółka nie rysują paneli. Konstrukcja fotela przeznaczona jest dla osób o wzroście od 170 do 195 cm i wadze do 120 kg. Zastosowano tutaj siłownik klasy czwartej o długości 160 mm. Funkcje fotela: podnoszenie i opuszczanie siedziska w zakresie od 45 do 50 cm wysokości od podłoża. Dzięki temu wysokość fotela możemy dopasować odpowiednio do wzrostu i ogólnie do własnych preferencji. Bardzo istotna jest także regulacja oparcia. Możemy je płynnie regulować w zakresie od 90 do 150 stopni. Natomiast jest to związane także z blokadą funkcji bujania, ponieważ jeśli bujanie odblokujemy, to wtedy uzyskamy odchył do 150 stopni oraz właśnie wcześniej wspomnianą relaksującą funkcję bujania. Mamy również regulowane podłokietniki i to aż w czterech zakresach. Pierwszy zakres to regulacja góra-dół w zakresie od 295 do 365 mm. Kolejna opcja to przekręcanie podłokietnika w lewo lub w prawo. Trzecia funkcja to regulacja w zakresie przód-tył. I czwarta funkcja to przesuwanie podłokietnika w lewo i w prawo. Dzięki tym czterem zakresom regulacji możemy idealnie dopasować podłokietniki do własnych potrzeb. Siedzisko pokryto w większości przyjemnym w dotyku, wręcz aksamitnym materiałem, a boki i niektóre elementy wykończono skórą ekologiczną. Samo siedzisko jest dość grube i naprawdę miękkie. Przy okazji jest także dość szerokie, ponieważ szerokość wewnętrzna to 400 mm, a zewnętrzna to 540 mm. Zresztą wszelkie dokładne wymiary siedziska i oparcia znajdziecie także na stronie produktu. Natomiast co do oparcia, również jest szerokie, miękkie i wykończone w podobny sposób co siedzisko. Znajdziemy tutaj także elementy ozdobne, czyli od przodu naszyte logo marki, a z tyłu logo Endorphy. Uzupełnieniem całości są dwie poduszki wypełnione memory foam, czyli wysokiej jakości pianką, która jest odporna na ubijanie się. Poduszki są niezwykle wygodne, jedna z nich jest pod odcinek lędźwiowy, druga to poduszka pod kark. Ich położenie możemy także regulować. Tak jak na ogół nie korzystałem z poduszek do foteli, to tutaj muszę przyznać, że są naprawdę wygodne i wyjątkowo je zostawiłem na cały czas testów fotela. Ok, podsumowując, jeśli chodzi o jakieś takie drobne mankamenty, to jedyne co tutaj bym powiedział od siebie, że producent zastosował tutaj taki dość krótki siłownik gazowy, specyficzny model, z którym prawdę mówiąc spotkałem się pierwszy raz. Na ogół te siłowniki gazowe są znacznie dłuższe, przez co ten fotel miałem nadzieję, że będzie po prostu troszkę wyższy, jeśli chodzi o wysokość od podłogi do siedziska. Jestem przyzwyczajony do fotela, który jest o dobrych kilka centymetrów wyższy, i brakowało mi po prostu tych kilku centymetrów. Gdyby użyć takiego siłownika, jak jest w innych fotelach, tego wyższego, z większym zakresem regulacji, no to myślę, że te parę centymetrów by się przydało. Natomiast fotel sam w sobie jest duży i bardzo dobrze wykonany. Ja przy 183 cm wzrostu czuję tutaj wyłącznie komfort. Mamy także bardzo miękkie poduszki z memory foam i szeroki zakres regulacji, chociażby podłokietników, oparcia, jakość wykonania każdego z elementów jest na wysokim poziomie, montaż też nie jest trudny, pomimo że zalecany montaż jest w dwie osoby, ja sobie bez problemu poradziłem sam, no ale ja takich foteli zmontowałem już kilkadziesiąt, więc dla mnie nie jest to żaden problem. Co musicie wiedzieć, ten fotel jest naprawdę bardzo miękki. Mamy także hybrydowe wykończenia, czyli część fotela obszyta jest elementami z ekoskóry, a większość fotela ma obicia materiałowe, co w połączeniu z bardzo miękkim siedziskiem sprawia, że ten fotel jest
bardzo komfortowy, bardzo miękki, co oczywiście jest kwestią gustu. Ponieważ jestem akurat przyzwyczajony już po tylu latach do fotela, który jest dużo bardziej zbity, dużo bardziej sztywny. Tak więc nie do końca moje klimaty, ten fotel troszeczkę za bardzo mnie rozleniwia. Natomiast jeśli jesteście fanami właśnie takich mięciutkich siedzeń, mięciutkich oparć, no to będziecie bardziej niż zadowoleni. Natomiast osoby szukające fotela o takim bardziej spartańskim poziomie komfortu być może zainteresują się chociażby fotelami ergonomicznymi z oferty marki Endorphy. Jeśli ten film Wam się podobał, będę wdzięczny za zostawienie w tym momencie łapki w górę. Zachęcam również do napisania komentarza i udostępnienia filmu. Warto również subskrybować, żeby być na bieżąco. W dzisiejszym filmie to wszystko. Dziękuję Wam za obejrzenie. Trzymajcie się.